Siemano, już powróciłem i jestem tutaj, by sprawdzić, co się dzieje z Antwerpem i Sztokholmem, bo pisaliście mega dużo wiadomości, żebym ogarnął, powiedział, o co tutaj chodzi. I to zobaczymy w dniu dzisiejszym. Ok, a więc jak pewnie wiemy, mamy promocję na Rio. I jak pewnie wiemy, Rio tak siadło, nie siadło. Na zasadzie, że były małe supplye, te naklejki tak się średnio spodobały i wszystko tak średnio w dużym skrócie. To jest najlepsze słowo podsumowujące Rio, czyli tak średnio. I w tym momencie, kiedy mamy promocję, kiedy wydawałoby się, że wszystko będzie leciało w dół, kiedy wszyscy będą przerzucali, właśnie inwestowali w te nowe kapsułki i naklejki, mamy ciekawą sytuację, albowiem przedmioty z wcześniejszych lat, to jest na przykład Antwerp, to jest na przykład Sztokholm, zyskują na wartości. No i to widzimy właśnie tutaj. W momencie, kiedy wpisujemy sobie kapsułki właśnie to z Antwerpu, możemy zobaczyć, że supplye. To, co stało z supplyami, to jest mega jakaś kraksa, dlatego, bo nawet tych legend, pamiętam, że było momentami po 300-400 tysięcy. Na chwilę obecną można zobaczyć legend 50 tysięcy, więc tutaj te supplye się turbo skurczyły i efekt jest taki, że zmieniły się również ceny. Możemy zobaczyć, że najdroższa kapsułka kosztuje nawet 2,60. Tak jest, drogi widzu, 2,60, pół roku po końcu promocji, to jest wynik sztosowy. Także tutaj akurat muszę przyznać, że Antwerp oddał fajnie, oddaje na chwilę obecną. Ja osobiście zainwestowałem w pretendentów i kandydatów, zarówno zwykłe, jak i również autografy, więc gdzieś tam już sobie proficik liczę, z czego się bardzo cieszę. Przechodząc oczywiście na wykres legend, możemy to sobie zobaczyć na chwilę obecną. Możemy zobaczyć, że wszystko idzie sobie w górę. Gdzieś tutaj mieliśmy jakieś, powiedzmy sobie, piki na 2,40 i obecnie mamy spadek. Pytanie, czy jest to korekta, która tutaj tak na dobrą sprawę jest wymuszona na rynku, po to, żeby potem to mogło lecieć do góry, gdyż wiadomo jest, że po prostu z czasem musi rynek odreagować, tak? Z czasem ta scena musi się jakoś tam ustabilizować, żeby wyprzeć całe FOMO oraz wyprzeć cały hype i wtedy możemy tutaj lecieć do góry. Pytanie, czy to jest właśnie taka korekta, czy to już jest korekta, kiedy teraz będzie wszystko zawracało, bo ludzie wrzucają się na Rio, slash po prostu skaszautowali swoje inwestycje właśnie związane z Antwerpem. Ciekawe? Bo ciekawe, ale to już możemy tylko i wyłącznie spekulować i zastanawiać. Dodajcie mi dużo pytań o treści, co bym zrobił teraz z Antwerpem. Według mnie jest to dobry moment, żeby po prostu to wszystko przeczekać, żeby się po prostu na tym zastanowić i popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Wiemy, że mamy promocję na Rio i wiemy, że ona nie będzie trwała w nieskończoność. Prędzej czy później musi się skończyć i chwilę już trwa. Na zasadzie promocja nie zaczęła się tydzień temu. Więc jeżeli chodzi o Antwerp, być może niegłupią opcją będzie popatrzeć teraz, co się dzieje właśnie podczas tych korekt. Być może niegłupie będzie zobaczenie chociażby na takich challengersów po prostu zwykłych, no dajmy sobie teraz, i zobaczyć, że jeżeli ta cena spadła, możemy ją kupić za 1,20 zł, czyli o 20 groszy więcej niż na promocję. Chyba nawet i mniej tak na dobrą sprawę, tak, bo one wtedy kosztowały 15 zł na promocji. Czyli wychodzi, że kupujemy ją 10 groszy drożej, niżeli podczas promocji. W przypadku jakiegoś long tema to naprawdę totalnie nic nie zmienia, więc być może kupno teraz takowych przedmiotów będzie niegłupie. Z drugiej strony poniekąd kupujesz na górce i musisz się z tym liczyć, także musisz to sobie przeanalizować. Możemy zobaczyć na chwilę obecną, najgorzej wypadają oczywiście czempioni, czyli w tym przypadku to Face Clan. Ja o tej kapsułce mówiłem dość dużo, bardziej jako taką ciekawostkę, bardziej na zasadzie rzut monetą, o której tak naprawdę sprawy może się udać, może się nie udać. W tym przypadku widzimy, że się nie udaje, ale tak najbardziej spoko, do przewidzenia, wszystko w porządku. Teraz sobie zobaczymy może na Sztokholm, bo tego też jestem bardzo ciekawy, co tu się dzieje. Muszę przyznać, że już sobie sprawdziłem i zobaczyłem te ceny, które poniekąd mi się tutaj mega spodobały. Pretendenci za 26 zł to jest w ogóle jakiś hit. Takiej ceny przy kapsułkach, które tak na dobrą sprawę zeszły rok temu z promocji, jeszcze nie było. Także o tym na pewno warto wiedzieć, że to już tutaj wygląda bardzo ciekawie. Te piki są bardzo mocne. Wzrost ceny tej to kapsułki jest naprawdę mega mocny. Przy tak na dobrą sprawę supply'u, który wcale bym powiedział, że jakiś turbo niski nie jest. Okej, on jest bardzo mały, tak? Umówmy się, 2000 kapsułek na markecie rok z hakiem po zakończeniu promocji, to jest bardzo niewiele. Ale z drugiej strony to nie jest supply, który gdzieś tam jest przy jakichś starych przedmiotach, których jest 100-200 na rynku, jak chociażby sobie zobacz na Londyn, przepraszam, 2018, czy sobie zobacz na Atlantę, tam właśnie mamy takowe supply, a wartości troszeczkę inne. Także o tym należy warto pamiętać, że myślę, że tutaj ta cena może być troszkę jeszcze nadmuchana. Jeżeli chodzi o Sztokholm, ja osobiście przymierzałem się do inwestycji właśnie w tą kapsułkę. Niestety zaspałem, niestety nie podjąłem takiej decyzji, mogę sobie tylko pluć w brodę. Miałem okazję powijać je za 8-9 zł jeszcze chyba 2 czy 3 miesiące temu. A teraz, no cóż, mogę tylko powiedzieć, szkoda, jakaś nauka i wiadomo, na przyszłość dla mnie jakaś tam wskazówka, jak też postępować. Co radzę tobie, jeżeli chodzi o Sztokholm? Również polecam tutaj póki co, może przeczekać ten moment, zastanowić się, czy teraz te piki, które są, nie są gdzieś tam nadmuchane i zastanowić się, czy w przypadku takowych to właśnie kapsułek nie ma takiej sytuacji, że po prostu cena leci do góry, a potem sobie leci w dół. Ja już ci pomogę ci jakoś znaleźć odpowiedź na to pytanie. Patrzymy sobie akurat na Berlinie, na którym to dosyć fajnie było widoczne. Wchodzimy sobie na pierwsze lepsze kapsułki. Swoją drogą o Berlinie się nie mówi, a tutaj też planuję poniekąd coś ciekawego na ten temat nagrać. Możemy zobaczyć takie coś na Berlinie. Tak, wszyscy się cieszyli, wow, ale podleciało, ale wszystko wzrosło i tak dalej. I z jednej strony, tak na tą sprawę, mamy kilka ciekawych informacji. Po pierwsze to, że takie piki, jak mamy teraz, nie są niczym niesamowitym. Po drugie, zobaczmy, jak są skonstruowane te piki. Mamy tendencję wzrostową, następnie mamy korektę. To jest to, co mówiłem właśnie przy okazji skrzynek związanych z Antwerpem.
Dokładnie to mówiłem przy okazji chyba legend, jak dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że teraz dobrze to jest wskaże. Dokładnie tak. Zobaczmy, jak wygląda ten wykres. Mamy tendencję wzrostową, potem spadek. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten wykres. Tendencja wzrostowa, potem spadek, stagnacja. Też tutaj trzeba wskazać, że jest też momenty właśnie tygodnia, czy też dwóch tygodni stagnacji. I potem kolejna świeca do góry. Później moment tendencji spadkowej, kiedy możemy zobaczyć cenę z 4,88 spadło o złotówkę, nawet o złotówkę. Także tego też się trzeba liczyć, trzeba brać pod uwagę, coś takiego może również mieć miejsce. I tutaj też możemy zobaczyć taką sytuację, a następnie wielka pompa. No i kwestia wyczucia, który ten pik jest tym ostatnim, tak? Bo również, że ta tendencja mogła skończyć w tym momencie, również, że w tym, również, że w tym, a jednak cena doleciała nawet do 9 zł. Później jeszcze jakieś próby odbicia tego i tak mniej więcej wygląda ten wykres. Przenosząc to, co się działo tam na ten właśnie to moment, w którym jesteśmy teraz, możemy z jednej strony powiedzieć, że okej, być może jeszcze będziemy lecieli do góry, co by gdzieś tam poniekąd argumentował ten wykres, ale z drugiej strony, lekcja najważniejsza, to wykres ogólny, czyli że możemy zobaczyć, że przy okazji tych pików, tak na daną sprawę, sprzedalibyśmy dłużej, niżej nawet teraz. Więc może się okazać, że przy Antwerpie może być podobnie i nawet sprzedaż tutaj za 2,44 może to być ATH przez kolejny rok, dwa, a może i nawet więcej. To już tak naprawdę tylko i wyłącznie spekulacja, ja ci w tym odcinku nie powiem dokładnie, widzu. Ja mam kosztową kulę, ja ci mówię, za miesiąc Antwerp będzie kosztował XY. Nie, ja ci tak nie powiem. Sam musisz zobaczyć, sam to jest tak na daną sprawę kwestia, żeby to dobrze obstawić, żeby to dobrze przewidzieć i żeby samemu dobrze się nad tym rynkiem zastanowić. Tak, jeżeli masz większe wyczucie na rynku, jeżeli masz większe doświadczenie, będzie ci na pewno dużo łatwiej. Aczkolwiek, jeżeli masz mniejsze doświadczenie, też zebranie sobie informacji, przewertowanie kilku tak na daną sprawę kanałów, czy kilku forów tak na daną sprawę, może doprowadzić do tego, że będziesz w stanie tutaj dużo na ten temat wnioskować. Podsumowując, Antwerp i Sztokholm w obecnym momencie. Mamy do czynienia z pikami. Czy te piki są czymś nowym, niesamowitym, czego wcześniej nie mieliśmy do czynienia? Absolutnie nie. Takie piki już się zdarzały wielokrotnie. W takim razie dlaczego nie przewidywałem, że teraz coś te przedmioty będą leciały? Ale dlatego, że ja po prostu myślałem, że podczas tej promocji przedmioty właśnie starsze będą leciały w dół, że Rio będzie takim właśnie to majorem, na który więcej ludzi będzie chciało wykładać większą kasę, w wyniku czego starsze inwestycje będą gdzieś tam odkładane na bok, będą selowane. Czy to było nierealne? Absolutnie nie. Się też zauważało wiele razy. Ale taki scenariusz jak ten też trzeba jak najbardziej zaakceptować, też trzeba tak naprawdę teraz do niego dostosować, zmienić trochę swoją taktykę inwestowania i żyć z tym dalej. Co mogę ci polecić, to oczywiście przemyśleć wszystko, zobaczyć sobie jakieś swoje kontenery, inne konta, czy nie posiadasz jakieś tam kapsułki, jakieś tam naklejek, bo być może teraz będzie dobry moment. Czy to jest dobry moment na sprzedaż teraz? I tak, i nie. Jest wyżej, niżeli dwa tygodnie temu. To jest niepodważalna prawda i z tym trzeba tak na pewno dealować. Z drugiej zaś strony, czy takiego lepszego momentu nie będzie, patrząc chociażby na ten wykres, dokładnie na ten moment, sam możesz sobie na to pytanie odpowiedzieć.